na pewno wiele osób czeka teraz na moje wyjaśnienie. Ja też uważam, że jestem wam to winna. Na samym początku muszę powiedzieć, że naprawdę jestem strasznie rozbita tą sytuacją. Jest mi potwornie głupio i mam straszny mętlik w głowie w tym momencie i jestem pod wpływem naprawdę ogromnych emocji, więc postaram się wam przekazać to, co mam w głowie, ale może nie mieć to ładu i składu, ale naprawdę postaram się, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Sytuacja, o której tutaj mówimy, miała miejsce 4 lata temu i minął już kawał czasu i naprawdę jest to okres w moim życiu, do którego naprawdę nigdy więcej nie chciałam wracać. No ale byłam młoda, głupia, omamiona i no i czasu nie cofnę, nic z tym już w tym momencie nie zrobię. Oczywiście rozpowszechnianie tych zdjęć i filmów jest nielegalne, dlatego sprawę zgłosiłam na policję i jest w toku. Ale teraz najważniejsze, co chciałam przekazać wam. Bardzo zależy mi na tym, żeby wasze spostrzeganie mnie przez tą sytuację się nie zmieniło. Proszę was, żebyście dali mi żyć, tworzyć i robić to, co kocham, to, co naprawdę chcę robić i żebyście dali mi tą możliwość. Bo tak jak mówię, po prostu kocham swoje życie takie, jakie jest i nie chciałabym, żeby się zmieniło. Dlatego bardzo was proszę też, żeby tego nie rozpowszechniać i tyle ode mnie.